według starych ludowych obyczajów panowało przekonanie, że jaka wigilia, taki cały następny rok. Przypisywano jej magiczne znaczenie i tego dnia stosowano się ściśle do pewnych reguł oraz wróżono. Co zatem trzeba zrobić, aby zapewnić sobie w przyszłym roku szczęście i miłość? Przed wigilijną wieczerzą należy zdjąć ze sznurów całe pranie. Jeśli zostanie choćby sztuka, to kłopoty z tego roku przeniosą się na następny. Małżonkowie dzielący się opłatkiem muszą uważać, by żaden okruszek nie upadł na ziemię. Jeśli tak się stanie, to w przyszłym roku w ich związek wkroczy ktoś trzeci. Zjedzenie jabłka i policzenie pestek da odpowiedź, czy w nowym roku spotka się miłość swojego życia. Liczba parzysta gwarantuje szybkie małżeństwo. Wszystkie osoby niebędące w związku małżeńskim wróżą z siana wyciągniętego spod obrusu. Zielone źdźbła zwiastują ślub w przyszłym roku. Zwiędłe – długie oczekiwanie na partnera. Suche zaś oznaczają samotność. I wskazówka dla zakochanych. Róbcie wszystko, by ukochana osoba tego dnia powiedziała do Was kilka ciepłych, miłych słów. Wówczas w Waszym związku będzie panowała harmonia i miłość. Wierzymy w te wróżby, czy nie, zastosować nie zaszkodzi, przynajmniej niektóre. Jeśli nam nie pomogą, to z pewnością nie zaszkodzą. Dużo miłości i szczęścia życzę Wam, kochani. Wesołych świąt!